Zachodniopomorska biblioteka cyfrowa. Kurier Szczeciński, 28-29 lipca 1946 roku niedziela poniedziałek. Bałtyk źródłem Potęgi Polski Dzięki zjednoczonym wysiłkom Armii Czerwonej i Wojska Polskiego uzyskała Polska szeroki dostęp do morza. Stała się państwem morskim. W ten sposób wcieliły się w życie wielowiekowe dążenia narodu polskiego. Polska posiada obecnie wybrzeże morskie długości 529 km z portami Gdańsk, Gdynia, Elbląg koło brzeg i Szczecin, rokującymi wielkie perspektywy dla rozwoju floty. Od chwili wyzwolenia wybrzeża w znacznym stopniu zostały odbudowane porty polskie. Dziś wody Bałtyku prują okręty nowej polskiej marynarki wojennej. Odrodzenie tej marynarki zapoczątkowało przekazanie Polsce przez Związek Radziecki 23 okrętów. Do portów polskich zawijają dziesiątki statków handlowych, oceanicznych i morskich pod flagami różnych państw Starego i Nowego Świata. Za 190 dolarów możemy popłynąć do New Yorku. Wznowienie komunikacji Gdynia Ameryka. Po ukończeniu remontu stoczni w Antwerpi, MS Batory przybędzie do Gdyni skąd już w dniu 24 września, wyruszy w pierwszy powojenny, regularny rejs transatlantycki na trasie Gdynia, Kopenhaga, Southampton, Nowy Jork. W powrotną podróż do Gdyni statek odejdzie z New Yorku. W dniu 11 października. Odjazdy w stałej komunikacji z obu krańcowych portów będą się odbywały mniej więcej co 4 tygodnie. Pomieszczenia pasażerskie na MS-Batory będą, jak przed wojną, podzielone na dwie klasy, z tą różnicą, że klasa trzecia otrzymała nazwę klasy standardowej. Przejazd w jedną stronę na trasie Gdyni, New York kosztuje w klasie turystycznej 235 dolarów, a w klasie standardowej 190 dolarów. Żołnierz wywalczył morze. Robotnik zbuduje flotę. Prasa amerykańska o wysiedlaniu Niemców z Polski. Berlin. Prasa amerykańska w Niemczech podaje w depeszy z Wrocławia szczegóły o akcji wysiedlania Niemców z nowo odzyskanych ziem polskich. Jak donoszą korespondenci amerykańscy, tysiące Niemców jedzie do Niemiec wygodnie, dostatecznie zaopatrzonych w żywność i odzież, co stoi w jaskrawym przeciwieństwie do warunków, jakie stworzyli podczas wojny Niemcy, wysiedlając Polaków. Każdy Niemiec, podaje prasa amerykańska, może ze sobą zabrać tyle osobistych rzeczy, ile ich potrzebuje, otrzymując prócz tego od władz polskich pełne wyżywienie na okres dwunastu dni tysięcy Niemców opuszcza codziennie teren Polski. Dążeniem polskiego rządu repatriacyjnego jest do dnia 1 sierpnia oczyścić Polskę z Niemców, z wyjątkiem ograniczonej ilości jeńców wojennych i techników, których praca może być potrzebna przy odbudowie zniszczonego przez hitlerowców kraju. Fenomenalny zanik fal Warszawa. Wczoraj wieczorem w godzinach od 18.20 do 20.00 nastąpił niezwykły zanik fal krótkich. Żadna stacja nadająca na tych falach nie była słyszalna. Przyczyny tego fenomenalnego zjawiska nie są znane. Ogłoszenia drobne. Lekcja śpiewu gry scenicznej udziela primadonna oper polskich zagranicznych. Partnerka Szarjapina Kiepury.